Szanowni Państwo, mamy dziś zaszczyt powitać na sesji Rady Miasta jednego z przedstawicieli najmłodszego pokolenia mieszkańców Gostynina w celu uhonorowania go za osiągnięcia sportowe i promowanie naszego miasta w regionie. Pozwolicie Państwo, że przeczytam najpierw uzasadnienie tego wyróżnienia. Igor Wiktorski jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Armii Krajowej w Gostyninie. Igor ma 12 lat, od 5 lat trenuje piłkę nożną w klubie MKS Mazur Gostynin w zespole Trampkarzy. Na co dzień rywalizuje z chłopcami starszymi nawet o 3 lata. Otrzymuje regularne powołania do kadry Płockiego Związku Piłki Nożnej. Ze względu na swoją bardzo dobrą postawę w rozgrywkach ligowych otrzymywał powołania na konsultacje reprezentacji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej rocznika 2012. 15 lutego 2024 roku wystąpił w pierwszym oficjalnym meczu kadry Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z reprezentacją województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to niewątpliwie sukces młodego zawodnika Mazura Gostynin, zespołu Trampkarzy Mazura, trenera, jak i klubu MKS Mazur Gostynin. Pozwolicie Państwo, że teraz przeczytam list gratulacyjny skierowany do Igora i jego rodziców. Burmistrz miasta Gostynina, Rada Miejska w Gostyninie, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu składa gratulacje dla Igora Wiktorskiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 Armii Krajowej w Gostyninie za zakwalifikowanie się do kadry Mazowsza Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej rocznika 2012. Jednocześnie składamy podziękowania za promocję Gostynina w regionie. Życzymy zdrowia, kolejnych sukcesów sportowych i edukacyjnych oraz powołania do kadry narodowej. Gratulujemy. Pan burmistrz Łęczy. Proszę bardzo. Gratuluję, Igor. Proszę, samych sukcesów ci życzę. I z tego względu, Igorze, że dużo osób ci gratuluje, to mamy dla ciebie kilka prezentów i pozwolisz, że zaczniemy. Kronika piłkarskich mistrzostw świata. Piłka nożna, historia gwiazdy, mistrzostwa, puchary. Następnie gadżety elektroniczne, które na pewno ci się przydadzą. I jako, że jesteśmy w tygodniu wielkanocnym, prezent od Zajączka, tak? Wielkanocnego również. Gratulujemy ci bardzo serdecznie i życzymy dalszych sukcesów. Rodzicom też. Na pamiątkę pobytu na sesji Rady Miasta, tak? Dobrze. Raz jeszcze gratulacje. Jeszcze słowo. Jak Państwo pewnie wiecie, za 2 lata Mazur obchodzi stulecie. Przez te 98 lat dochowaliśmy się 2 reprezentantów Polski. Łukasza Frączaka, który zagrał 6 meczów w reprezentacji Polski do lat 16 i Piotra Dudkiewicza, który dzisiaj pozwoliłem sobie na takie zdjęcie przynieść panu burmistrzowi, pokazać, grał przez 2 lata w kadrze Mazowsza właśnie z Wojtkiem Szczęsnym w jednym pokoju. Mam nadzieję, że Igor, ty będziesz 3. reprezentantem Polski, ale już tej seniorskiej. Podążaj za marzeniami.